mnie na sesji było strasznie, ale widziałem coś, to znaczy co było. Wiesz, ja podam przykład ostatni na PNM-ie, tam dałem udział jako gracz w finale i zapytano mnie, czy się bałem. Mówię, no, to zależy o co pytacie, tak? No czy bałeś się o postać? No bałem się o postać. No. I odhaczono mu, że sesja była straszna, ponieważ bałem się o postać. Ja powiem szczerze, za każdy w DTK-ach boję się o postać, tak? Jest, że tak powiem, 20 orków, tak, a nie 5. Nie wiem, czy mi tam, że tak powiem, rozpłatanie odpowiednio ilość razy wyjdzie. Boję się o postać, tak? Nie wiem, czy to jest odpowiednie stanie. Słuchajcie, czy spotkaliście się kiedyś na drodze z psem, takim dużym psem bezpańskim, którego się przestraszyliście? No, mogę Ale nie mówię własnymi, nie mówię sami sąsiadami, tylko wiesz, idziesz sam przez pole, tak? Ale właśnie na skróty, tak. Na skróty. A one zawsze na skrótach są. No, tam, no. To sztuka działa adrenalina i wiesz, mocowo się czyść wymyślenie, co po prostu zrobić, jak zagrać się sytuacją. No właśnie, teraz pytanie, czy taki strach jest przyjemny? W zależności też od możliwości, jeżeli człowiek spotka takiego dużego psa, który chce się na niego rzucić i jest bezbronny, to nie jest przyjemne. To na pewno chce się na człowieka. To nie jest przyjemne. Ale jeżeli człowiek nagle odkrywa swoje kieszeni, to ma już jakąś broń i ty może się bronić. Jeżeli już skończy walkę i wygra, to zaczyna odczuwać te emocje strachu jako coś rzeczywiście takiego. Czyli najlepszy strach jest w momencie, kiedy masz możliwość obrony. Jest ciężko. Ja tu się zgadzam, bo jak sobie wyobraziłem tą sytuację z psem, bez zbroi wspomaganej, nie dobry strach. Jestem w zbroi wspomaganej, bardzo fajny dreszczyk. Co się zmieniło tak naprawdę? Co się zmieniło? Zmieniła się skala zagrożenia. Tak? Zobacz, że w tym momencie, jak ty jesteś sam, bezbronny, tak zostawiłeś wszystkie swoje kosy w domu. Tak, zostawiłeś wszystkie swoje odstraszacze, a na dodatek właśnie koledzy ostatnio cię pobili, więc masz rękę na temblaku i atakuje ciebie pies. Albo jest blisko, tak? Jest niedobrze, tak? A w momencie, kiedy ty jesteś w zbroi wspomaganej, właśnie byłeś na planie Iron Man 3 i masz tą zbroję, tak? Jest ten pies. Jakie jest zagrożenie dla ciebie? No, nie ma. Boimy się od zarania dziejów, boją się zwierzęta też, tak? Kiedy pojawia się strach? Strach pojawia się wtedy w paru sytuacjach. Ale ogólnie wtedy, kiedy jest zagrożone nasze życie lub zagrożone są zasoby nasze. Na przykład ktoś w tym momencie chce, nie wiem, zabrać coś nam wartościowego. W przypadku zwierzęcia też na przykład to jest jedzenie, tak? Albo partnerkę, tak? Czy partnera. To można mówić w tym momencie o tym uczuciu. To uczucie jest nieprzyjemne. Uczucie jest nieprzyjemne. I ono najczęściej poprzedza jakąś negatywną konsekwencję, która ma nam się zdarzyć. Może to być na przykład powiedzenie, bardzo nieprzyjemnego. Emocja ta sama w sobie ma coś zrobić. Ona ma jakieś funkcje. Jedną z nich z tych funkcji jest to, że w momencie, kiedy się boimy, zwiększa się aktywność naszego organizmu. My się pobudzamy i oczywiście tam działa układ siarkowaty, który pobudza nasz różne elementy. Na przykład zaczynamy szybciej bić nasze serce, pojawia się tak mówię, fajny plan, ale to serce jest krew odprowadzana do mózgów, a odchodzi z żołądka bardziej. Jesteśmy dużo bardziej uczuleni, mamy bardziej otwarte oczy, czyli jesteśmy w stanie dojrzeć dużo więcej rzeczy. Granice się rozszerzają. W momencie, kiedy się zaczynamy bać i aktywowany jest nasz organizm, to mamy zwiększone pole percepcyjne i jesteśmy w stanie lepiej wychwycić wszystkie ważne dla nas szczegóły, które pozwolą nam się adaptatywnie zachować, czyli jakiś sposób, który pozwoli nam przeżyć, który nam się dostosować w danej sytuacji. Emocja jako taka w ogóle sama w sobie składa się z dwóch części. To jest pobudzenie, dopływ adrenaliny i kierunek, interpretacja. My interpretujemy, na przykład widzimy zwierza, jest pobudzenie, zwierz, boimy się, fajnie. Chociaż to różnie bywa akurat z tym. Jest takie fajne doświadczenie, w którym faceci przechodzą przez kładkę nad przepaścią, a z drugiej strony stoi panienka i proponuje im wypełnienie formularza i, że tak powiem, zadzwonienie do okazji zasady. Ci panowie, którzy przechodzą po ruchomej kładce i po prostu dostarcza im się dużo strachu,
Oni zaczynają się, zaczyna tam adrenalina buzować, zaczynają się aktywować. Jednakże inni interpretują, ponieważ wychodzą i widzą ładną, atrakcyjną babeczkę, przestają to interpretować jako w tym momencie strach związany z tą wybujającym się mostem, a zaczynają z atrakcyjną partnerką. I nagle mamy już emocję nie negatywną związaną z mostem, a bardziej, że tak powiem, chcemy panienkę wyrwać i zadzwonimy i wypełnić jej formularz i zrobić cokolwiek ona poprosi. Tak przy okazji taka ciekawostka, że jeżeli chcemy zwrócić na siebie uwagę dziewczyny, to można ją na przykład zabrać na tańce, tak? Tylko ona się pobudzi, to w tym momencie odpowiednio zinterpretować, myślę, że w tym momencie dajemy aks, tak? Interpretacja, wszystko działa. Kiedy pojawiają się jakieś emocje, one często wiążą nas z daną sytuacją. Jeżeli na przykład, to chyba znacie, jeżeli nie wiem, dobrze się uczymy w atmosferze biblioteki, tak, mamy wzmocnienie, że tam fajnie nam będzie nauka, to będziemy w bibliotece zawsze lepiej, nie wiem, uzyskiwać większy spokój, koncentrację, etc. Ze strachem jest tak, że jeżeli na przykład ktoś nam pokaże pluszowego króliczka, a następnie powieści prądem, żeby nie było, były takie doświadczenia i to na dzieciach, ale już się nie prowadzi. To w pewnym momencie, dokładnie mówiąc, tam akurat było jakaś pluszowa mówka, coś takiego pokazywano, to dziecko zaczynało reagować strachem na każde pokazanie takiej mówki, a później nawet na białe króliki, na wszystko, co jest białe i futrzaste, czyli po pierwsze, zaczynamy łączyć jakąś emocję z słówką, tutaj też. Albo z pluszowym króliczkiem, jak powiedziałem. Słówka! Można się bać czegoś bardzo miłego, fajnego. Jak dziecko boi się pluszowego króliczka, tak? A tutaj dziecko zaczęło się jak najbardziej jak pluszowego króliczka. Jest znaczy, że każdy z nas bałby się tego pluszowego króliczka. Pluszowy króliczek najczęściej nie jest niczym groźnym, jest, tak? Ważne, że nam się zaczyna kodować w pewnym momencie, aha, króliczek, boimy się, pies, boimy się. Dlaczego? Bo może nie nas pogryz, ale słyszeliśmy, że kogoś pogryz, a my potrafimy się uczyć na przykładach innych. Kogoś pogryz, u nas automatycznie może się wywołać efekt strachu. Co ciekawe, tutaj bardzo ciekawa taka ciekawostka. Słuchajcie, jak ktoś się boi przy nas, to znaczy jego twarz wyraża strach, otwarte oczy, uchylone usta, etc. No tutaj kolega właśnie bardzo dobrze się boi. Słuchajcie, to bynajmniej nie reagujemy tak, jak tak. Otóż najczęściej, jeżeli ktoś się boi, my sami zaczynamy odczuwać strach. Normalnie nasz mózg, i to bez naszego, bez, że tak powiem, poznawczych jakichś tam, bez naszej woli do końca, my zaczynamy się bać, jeżeli widzimy, że ktoś inny się boi. Dlatego warto sobie postawić jakiegoś jednego gracza na strasznej sesji, który będzie dla nas wykonywał tą robotę. Tak. I będzie się bał dla nas. Jak on, słuchajcie, będzie się bał w odpowiednich momentach, to reszta niech to robi przekonujący, bo jak będzie nieprzekonującym, to sorry. Ale jeżeli będzie, wiesz, mistrz gry zaczyna, prawda, sesję i w stół, nie? A reszta, no i w tym momencie reszta już. Oczywiście może to jest przesada, ale jak wiesz, o Jezu, ale mnie przestraszyłeś, tak? No, ciekawie, a jak zaczynają być już fajniejsze klimaty i gracz jeden z nich, że tak powiem, masz takiego gracza, który po prostu silnie reaguje, i żeby nie było, było na ten temat badanie, tak, które po prostu badają to, co się dzieje w ludzkim mózgu. Czyli to nie jest takie wymyślone na poczekanie. Czy wizerunek twarzy albo maski zawieszone na ścianie podobnie mogą działać? Myślę, że tak, na zasadzie generalizacji, tak jak sam jak z tym króliczkiem, że może działać króliczek albo każde włochate coś. Chciałem o tym właśnie mówiłem, że możemy generalizować takie wzmocnienie z różnymi elementami. W tym przypadku może tak być, ale nie było na ten moment, więc trudno mi powiedzieć. Z graczami ja na przykład czasami robię tak, że na sesję zapraszam przynajmniej jednego gracza, może nie podstawionego, ale często dziewczyny mają to do siebie, że są bardzo emocjonalnie reagują. Słuchajcie, taka dziewczyna na sesji Cthulhu, która po prostu sama z siebie, wiesz, krzyknie, gracze pamiętają tę sesję jako bardzo dobrą. Tak, oni sami się bardziej boją. Wystarczy sobie odpowiednio dobrać graczy, tak? Jak weźmiesz sobie pięciu zdystansowanych flegmatyków, Anglików, którzy siedzą na sesji w ten sposób i nic, to nic się nie da z nimi zrobić. I to nie chodzi tylko o emocje strachu, o jakąkolwiek emocję. Uniesienie jakieś, jakaś, nie wiem, miłość, czy miłość to bardzo daleko przesunięta, ale przynajmniej zauroczenie, czy jakieś, nie wiem, smutek. Różne fajne emocje są i z takimi drewniakami nic nie da rady zrobić. Może tam właśnie wstawimy jeden drewniaka,
albo dwóch i oni powodują, że ta reszta zaczyna działać po prostu trochę na emocje, bo tam jest właśnie ta kwestia reakcji na naszą twarz. Ale wracając do owego warunkowania. My możemy się uwarunkować bardzo prosto poprzez opowieść na załóżmy takiego psa. I teraz, jeżeli stajemy w zbroi wspomaganej, nie ma żadnej najmniejszej szansy, żeby on nas załatwił, to my i tak czujemy lekki strach. I nie dlatego, że jest jakiekolwiek zagrożenie. My go czujemy dlatego, bo mamy go uwarunkowane. Słuchajcie, wyobraźcie sobie małego, nie pamiętam jak się nazywał, Eryka, Edwarda, tego od kuliczka. To znany opisywany przypadek jest. Wyobraźcie sobie, że wsadzamy go w zbroję Ironmana i mimo wszystko pokazujemy przed nim ten chłopaczek, który był pieszczony prądem, tak? I pokazujemy przed nim tego króliczka, a on jest w zbroi Ironmana. Boi się? No boi się, kurde. Zarąbiście i co z tego, że jestem? Oczywiście, bardziej by się bał, gdyby króliczek się zbliżał, tak? Albo gdyby nie było tych planów z prądem. Ale tak, i widać było, że przenika przez ścianę, więc przez zbroję też przeniknie. Wtedy się boi, tak? Dużo mocniej. No ale to jest strach z pamięci. To można wykorzystywać na sesjach. Słuchajcie, taki patent. A mamy sesję, coś tam się dzieje, gracze idą na jakimś uroczy poradni, bohaterowie gracze idą po uroczysku, po bagnach, jest ciemno, miga woda, wiadomo, że zabito już bardzo dobre, najlepiej wodę, to we wszystkich powieści. I mamy taką sytuację, że nie wiem, mamy jakiś dobry kontekst, do tego, żeby grozę wody, musi mieć kontekst. Ileś osób tam ginęło, słychać jakieś krzyki z daleka, ktoś tam już zginął. No tak, trzeba uważać, szczególnie w D&D ogniki w skala wyzwania 7 znaczy już, tak. Ale mówię o jakichś tam światełkach. Tak. Ważne, że w pewnym momencie gracz, mistrz załóżmy mówi, wydaje jakiś dźwięk. I w tym momencie jednego gracza pije wód. Tak, coś go złapało za nogę, wciąga pod wodę, reszta walczy, wyciąga go, wiesz, jakoś tam, nie wiem, stara się mu pomóc, on i tak traci nogę, oni go podwiązują, ważne, że jest z nim. Tak? Muzyka dobrze daje też klimat. Dobrze, jak jest. To jest oczywiście, że mógł coś natomiast mówię o pojedynczym dźwięku. Później, wiesz, wydaje się dźwięk, tak, co to za dźwięk. Ale pół godziny później na sesji robię to samo. Czyli znowu na rybie. A gracze, tak? Co się stało? Oni się uwarunkowali na tamtym. Oni wiedzą, że coś jest z tym związane, zaraz coś się stanie. Oni w tym momencie, co robią gracze? Pytają, słuchaj, co ja widzę? Co się dzieje? Oni szybciej zaczynają mówić. Jak szybciej zaczynają mówić, to możemy już mówić o tym, że się boją. Oni w tym momencie, jak siedzieli tak, zaczynają się podnosić. Tak? Oczy się troszeczkę otwierają. Ręce do przodu i słuchaj, to ja wyciągam moją tarczę. No załóżmy, że to jest Cthulhu, to tam może nie tarcza, ale pistolet w rękę, coś tam. Oni zaczynają szukać niebezpieczeństwa, są gotowi na to niebezpieczeństwo, oni się boją.